Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Dzisiaj taka aura nas dopadła. Pada deszcz u nas w Świętokrzyskim. I co? A my będziemy działać przy rusku. Bo rusek nie wyjedzie w końcu na sianokosy 2023. Tutaj nie patrzcie na ten bałagan, który jest. Przepraszam, to nie jest bałagan, to jest nieład artystyczny. To jest nieład artystyczny. Zapalę jeszcze tutaj światełko i wam pokażę, na jakim jesteśmy etapie z pracami przy Władimircu. Ano tak. Otwórzmy sobie drzwi. Jesteśmy na etapie takim, że kokpit jest praktycznie skończony. Powycinałem otwory tutaj na włącznik masy. Tu jest wszystko elegancko zabudowane, dopasowane. Z drugiej strony wyciąłem miejsce na bezpieczniki, na stacyjkę. No i jeszcze podejrzewam, że jeszcze coś tam jakieś dojdą, jakieś przełączniki czy coś. To się tak prezentuje. Tu są, tu jest puszka od bezpieczników z 60. Stacyjka od MF-a będzie. Tutaj jest też podrobione nagłośniki, nadmuchawy, jest wszystko elegancko zrobione. Tak to się prezentuje z tej strony. Tam jeszcze została zabudowana, został zabudowany otwór, gdzie był dawniej stary rozdzielacz. A wejdę tutaj do środka, to wam pokażę. Nowa jeszcze, nowa tutaj blacha cała, cały boczek nowy zrobiony z wejściem na wentylator. Także tam jest już zamontowany wentylator. I u góry też jest ten oryginalny wentylator. Musiałem jeszcze zdemontować połowę dachu, żeby się elegancko do tego dobrać. Dołożony nowy silniczek do, no do tego, do wycieraczki. Z przodu tu na razie nie. A i drzwi są poprawione. Drzwi są poprawione. Widzicie, nie ma szyby, ani tutaj nie ma szyby, ani w tym oknie nie ma szyby. Wyjąłem te szyby, bo uszczelki były po prostu sparciałe. Nie nadawały się do niczego. Także uszczelki pójdą nowe. Szyby tam są oparte. Drzwi zostały troszeczkę poprawione, bo swego czasu nie chciały się bardzo zamykać. One już miały swoje przeżycia x lat temu. Tutaj zostały poprostowane, trochę było pospawane. Dorobiłem jeszcze taki ogranicznik, żeby się nie zamykały w trakcie jazdy, jeśli chcemy je uchylić. Otwieramy i jest. O, wszystko i tak pójdzie do tapicerowania, także spoko. Tutaj została nowa blaszka, też dorobiona przeze mnie, żeby zamyczek mógł elegancko śmigać. Gdzie zamykanie, wszystko jest. Trochę musiałem tutaj wyrzeźbić, bo tutaj była dziura. Pospawane jest jak pospawane, ale tutaj już jest cienka blaszka, bo trochę przegniło. Ale zamyczek elegancko chodzi. Drzwi się zamykają. Pójdzie jeszcze tutaj uszczelka na rant. I powinno być ok. A co tutaj jeszcze z takich prac związanych z tym? No muszę jeszcze zerwać całą tą starą tapicerkę, jak wspominałem. Dorobię szybko jakiś tam na sztukę sztywny hol, żeby go wyprowadzić na zewnątrz. Wymyję go karszerem i wtedy po prostu będę przystępował do, no już do montażu, do składania wszystkiego na gotowo. No na razie to widzicie, jeszcze jest trochę pracy. Jeszcze nie wiem jak z kolumną, bo chciałem ją obniżyć, tą kolumnę. Ktoś mi tam powiedział, że może nie pasować kierownica od 60 na frezy tutaj na ten wałek, bo chciałem się po prostu pozbyć tej puszki dawniejszej, która tam były te przekładnia, ten coś tam było, i chciałem to po prostu zlikwidować, obniżyć deczko, ale nie wiem, czy właśnie to będę obniżał, czy po prostu zostanie tak jak jest teraz. Aktualnie będę zajmował się pasowaniem siedzenia. Chcę je troszeczkę podnieść jeszcze do góry i maksymalnie wysunąć mocowanie tutaj
do tyłu, żeby nie kolidowało z tą tylnią szybą, która tutaj niedługo będzie. Muszę po prostu tutaj wspawać po prostu kawałek blachy, bo w tej części od podłogi, do której przymocowuje się siedzenie, no to tam kawałek był po prostu zeżarty. No i kiedyś już przyszlifowałem, no ale już nie miałem czasu po prostu, żeby to wspawać. No i dzisiaj zajmę się wspawaniem tego. Zajmę się wspawaniem tego i będziemy pasować siedzenie, żeby ono było trochę wyżej i maksymalnie do tyłu odsunięte, żeby jeszcze można fajnie to pociągnąć z regulacji. Wiecie, jak ktoś gdzieś tam nisko rosły, by jeździł ruskim, no to może sobie przesunąć czy coś, bo teraz było maksymalnie wysunięte. No trochę wtedy, jak pierwszy raz to robiłem, no to troszeczkę tam źle to ugryzłem, ale damy radę, poprawimy to. I jak już będzie spasowane siedzenie, zajmiemy się już praktycznie może na gotowość tam jakimiś jeszcze elementami, które trzeba przyszlifować, które trzeba coś tam przyspawać czy coś. I jeszcze będziemy musieli zrobić otwieraną tylnią szybę inaczej to przerobimy. I chyba wszystko już będzie z tego całego majdanku tutaj, którego zrobiłem. A jeszcze musimy szybę uchylną zrobić, tam jakieś fajniejsze to mocowanie, żeby to jakoś miało ręce i nogi. I tak jak wspominałem wcześniej, wyjedziemy, umyjemy, wyczyścimy go tak na glans i będziemy zakładać tapicerkę. Wszystko musimy pomalować podkładową, żeby to też jakoś na kilka lat starczyło, bo już nie zamierzam tutaj nic więcej chyba robić. Będzie trzeba jeszcze kabinkę gdzieś trochę, przepraszam, podmalować, no bo oszczelki teraz te, które kupiłem, nie będą tyle zajmować, co te stare. No i tutaj będzie zostawał taki odcień, no to będzie trzeba delikatnie to podlecieć farbą. O, deszczyk elegancko napierdziela. Ogólnie dzisiaj upadało chyba 10 litrów. 10 litrów jest na tą chwilę. Na tą chwilę jest 10 litrów. No zobaczymy, ile jeszcze popada. Coś tam jeszcze zapowiadają, że po południu ma padać. I tak, z przodu nic się bardzo nie zmieniło. No jakieś dojdą oświetlenia, tutaj coś będzie jeszcze też przemodzone, no ale najpierw to, mówię wam, muszę dokończyć blacharkę, jak ja to mówię, i wtedy będzie można coś dalej działać przy składaniu. A jeszcze trochę jest, a czas nagli, chciałbym już to skończyć, bo kolejne projekty są w głowie do realizacji. No i tak. Także cóż, ja coś wymyślę, wspawam tę blachę, coś wymyślę z tym siedzeniem i później wam pokażę, jak to wyjdzie w dalszej części filmiku. Siedzenie mamy już zamontowane, tak ono się prezentuje. Taka trochę rzeźba, że tak powiem. Podwyższyłem o taki jeden profil zamknięty. Tutaj musiałem troszeczkę przyciąć go, bo tutaj idą śrubki od listwy tej, która tutaj podtrzymuje to całą podłogę, gdzie spiera się fotel. A z przodu wygląda to tak. Jest jeszcze regulacja, można odsunąć, przysunąć siedzenie, także powinno być. Delikatnie jest wyżej. Lepiej się siedzi względem kierownicy. No ja tak teraz patrzę, że właśnie nie wiem, czy się opłaca te kierownice obniżać, z tego względu, że kokpit, wszystko poszło do góry i aż tak bardzo, że tak powiem, ta kierownica nie razi w oczy, że ona jest tak wysoko. No jedynie tylko ta obudowa mogła być, wiadomo, mogła być mniejsza, mogłoby jej nie być, ale to już za dużo jest roboty przy tym i chyba zrezygnuję z tego. No zobaczę jeszcze, ale wydaje mi się, że zostanie tak, jak było.
bo po prostu czas mnie nagli, a jeszcze tutaj jest dość sporo roboty do ogarnięcia. I tak to się prezentuje na dzień dzisiejszy. Coś wam nagrałem właśnie, żebyście zobaczyli, jak postępy przy rusku. No nie ma rewelacji, ale też nie jestem jakoś w czarnej dupie, choć wiadomo, że powinno już to być dawno. Aczkolwiek no wiadomo, że już to powinno być dawno zrobione. No jest jak jest, wiadomo, inne jeszcze tematy w międzyczasie się człowiek ogarnia. Nie ma tragedii, jak ja to wam powiem. Także chyba to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o takiej przeróbce. Wiadomo, że jak będzie całość będzie inaczej wyglądać, inaczej to się będzie prezentowało. Jak dojdzie tapicerka, dojdzie gąbka jeszcze pod tą tapicerkę, no to nabierze po prostu kształtów. No ale to po prostu jeszcze trzeba dużo, dużo pracy włożyć w to, żeby po prostu ten efekt końcowy był wow. Po prostu wchodzisz do kabiny i wow, ale odjebałeś tego ruska. Ale po co? No, to jest rusek tylko. No dobra, niech będzie rusek, tylko miałem taką zachciankę i takie robię coś. I tyle. Także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. I widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale rolnikowo.pl. Trzymajcie się. Pozdrawiam was. Cześć.